Hej, z Cycą na Mateusza, to jest kanał o rowerach, podróżach rowerowych, nie tylko. Na początku poproszę stałych widzów o łapkę w górę, by dodać wiatru w plecy algorytmowi mojego kanału. Żeby film miał z górki, potrzebujemy jak najwięcej lajków. Dzisiaj będziemy rozważać taką zakup dwóch różnych graveli lub ewentualnie modernizację swojego starego roweru. Napisał do mnie Marcin. Zobaczmy, jakby z tego co on napisał, właśnie on ma takiego kaniona. Zaraz wam pokażę co i jak. Ale generalnie zastanawia się właśnie nad kupną, może coś, znaczy zastanawia się nad jego modernizacją lub ewentualnie kupną czegoś nowego. I tutaj podrzucił mi temat Eskera 6.0 drugiej generacji lub ewentualnie Kona Libre. Zobaczcie. No dobra, i także co, lecimy z tematem, nie? Więc zaczniemy sobie od tych dwóch graveli. Proszę bardzo, jest ta Kona. A to jest ten Esker. Tutaj oczywiście nie patrzę na te ceny, no bo ja tak po prostu wszedłem w pierwszy lepszy sklep. Oczywiście mógłbym poszukać czegoś tańszego, wiadomo. No tu jest 7 tysięcy. No ten kosztuje nawet 8, ale ja już widziałem, naprawdę widziałem ten Esker za, no, o wiele taniej można kupić. Nawet 1000 to na pewno tanie, nawet nie wiem czy nie 2000 taniej, nie? Ale dobra, ale zobaczmy na same, jakby same rowery, bo one są takie same. Czy to tu, czy to w jakimś innym sklepie. No dobra, więc lecimy po kolei, nie? Czym one się różnią? Pierwsza sprawa jest taka, to się od razu rzuca w oczy, to jest napęd. No ten jest na korbie jednorzędowej, tak? I to jest od razu, powiem, że to jest SRAM Apex. To jest ten taki typowy napęd od SRAMa do graveli. A ten jest, słuchajcie, na dwurzędowych z przodu i on jest na GRX-ie. To jest z kolei typowo szymanowski napęd do graveli, tak? No i tak naprawdę co tu wybrać? Ja wam powiem tak. Ja ogólnie jestem olbrzymim, wielkim fanem SRAMa, nie? Shimano, no... Shimano też jest ok, ale ogólnie gdybym miał porównywać między sobą SRAM i Shimano, to też oczywiście zależy od tego, który model, tak? Bo wiadomo, że tych modeli Shimano jest dużo, nie? Ale generalnie gdybyśmy porównywali z tej samej półki, powiedzmy, to dla mnie zawsze SRAM będzie odrobinę lepszy, odrobinę, nie? Okej, okay, no zobaczmy tutaj jakby już pomijając jakby co jest lepsze, nie? Pierwsza sprawa jest taka, zobaczcie, tutaj jest na napędzie jednorzędowym, nie? I ten jest na, ten ma dwa rzędy z przodu, tak? I ktoś może powiedzieć, no ale tu jest więcej wachlowania, więcej tego, bardziej skomplikowana jazda, ola Boga Świętego. Ja wam powiem szczerze tak, co, przedstawmy to na liczbach, nie? Zobaczcie. Ten najwyższy bieg 46 zębów, tak? W tej konie, zobaczcie, to jest jeden i jedyny bieg. I on ma 40 zębów, tak? Ten ma 46, tak? No to już jest więcej, nie? I to już jakby da sobie poznać, już wam mówię na. Gdzieś tam na szosie, jak człowiek wyskoczy na tą szosę i będzie chciał pognać, nie? Za zwierzyną, jak to się mówi, to na pewno da to sobie znać, nie? Że na pewno tu już będzie mało, tu już będzie brakowało, jestem pewien, że no bo tu już 46 do 11, tak? O, do 11. Ja już jestem pewien, że tu już będzie mało. Te przełożenie nie będzie takie, jak się będzie jechało te 40 na godzinę, to już będzie troszeczkę brakowało, a 45 to już w ogóle ten, to już jest w ogóle lipa, nie? A tym to nawet do 50 będzie można polecić, gdzieś tam z górki czy coś, nie? Dobra, a z drugiej strony ten najniższy bieg. No tu jest 30, tu jest na 34, no to jest tam poniżej jedynki. A tu mamy 42 do 40, to też jest poniżej jedynki. I spoko, nie? Tylko, że teraz słuchajcie. Taka rzecz, druga rzecz, o której się nie mówi. No bo ktoś może powiedzieć, no super, ja mam mniej wachlowania, nie? Mniej tego. No ale tak naprawdę, uwierzcie mi, jak się jedzie na szosie, to lepiej jest mieć więcej biegów na szosie, bo zawsze można jakoś ten bieg, bo chodzi o to, że w rowerach szosowych są te biegi, tak, z tyłu i tam już na tych wyższych biegach jest mały skok pomiędzy kolejnymi zębatkami, na przykład tu nie napisali, nie? Ale generalnie chodzi o to, że każda, załóżmy, nie wiem, ósemka na przykład ma, dajmy na to, 15 zębów, nie? A dziewiątka ma już na przykład 14 zębów. I tak właśnie z rowerach szosowych. I tutaj wam powiem szczerze, że tutaj na tym Shimano też bym się tego spodziewał właśnie, że będą te, na tych wyższych biegach już będą małe skoki. Będzie łatwiej można dostosować przełożenie do aktualnie jakby panujących warunków, nie?
A tutaj, z racji, zobaczcie, że tu jest zejście. Zobaczcie, od 34 do 11, nie? Przepraszam. Tutaj jest od 42 do 11. To jest olbrzymie zejście, nie? Jakby najwyższy bieg ma 11 zębów, a najniższy ma 42. A tu ma najwyższy bieg też ma 11 tak samo, a najniższy ma 34. No to zobaczcie, to jest 10 prawie zębów różnicy, nie? Więc to trzeba gdzieś zgubić, jak to się mówi, tak? Więc tu na pewno będzie. Ja wam powiem szczerze, że naprawdę ja ogólnie jestem fanem raczej jestem fanem napędów dwurzędowych, raczej, nie? Wiadomo, że są takie tam, powiedzmy, zastosowania, nie wiem, typu downhill, to może to ma jakiś wtedy sens, nie? Ale dla takiej codziennej jazdy, powiedzmy, to po prostu ten rower jest bardziej uniwersalny i koniec, kropka. Więc jak dla mnie, to ten cross wygrywa, jak dla mnie, nie? Nie, dobra, kolejna rzecz, jeszcze zostanę przy tym na chwilę, przy tym napędzie. Jak wam powiedziałem, dla mnie ogólnie SRAM jest lepszy, nie? Ale zobaczcie, tutaj mamy taka pierdoła, nie? Zobaczcie, Shimano GRX 600, nie? Kaseta jest napisana, zobaczmy, czy gdzieś. No, tu jest 105, nie? Powiedzmy, czyli zobaczcie, nie jakiś tam Claris, nie jakieś tam Sora, nie jakaś tam Tiagra, tylko 105. To już jest jakby w połowie, że tak powiem, klasyfikacji, nie? Otrzymano, więc to już, no, konkret, jak to się mówi, tak? Już jest porządny ten, nie ma lipy. No tutaj tak samo. Też macie wszystko 800, zobaczcie, to już są te wyższe modele GRX-a. To naprawdę nie ma jakaś tam, nie ma lipy tutaj, nie? A tu w tej koniec, sprawdźmy. No dobra, tu mam te wszystko, niby jest ten Apex, spoko. To niby gravelowy, tak? No ale zobaczcie, ale na kasecie i po łańcuchu to wszystko wychodzi na wierzch, nie? Zobaczcie, jak w ogóle wygląda numeracja, jak wygląda jakby, że tak powiem, takie stopnie, typoszereg w SRAMie. No bo tak jak powiedziałem, w Shimano to macie ten Claris, macie Sore, macie Tiagra, macie 105, później jest to Ultegra i ten Dura-Ace, nie? A w SRAMie to jest tak, że jest, załóżmy, pierwsze dwie cyfry oznaczają, ile jest biegów. No dobra, 11 biegów, fajnie. A drugie dwie cyfry oznaczają jakby ten poziom, nie? I wam tylko powiem, że 10 to jest najniższy poziom, tak? To jest najpodlejszy łańcuch w ogóle od SRAMa, najgorszy z 11-biegowy, najgorszy. Już nie ma gorszego biegu, nie ma gorszego łańcucha 11-biegowego. Ja wam powiem szczerze, że jak ja kupuję, dajmy na to, żonie łańcuch 8-biegowy, tak? Taki za 40 zł, czy tam nie wiem, czy za 50 zł, powiedzmy, od SRAMa, bo ja kupuję tylko SRAMa łańcuch, bo ja powiem szczerze, że nie przepadam za łańcuchami od Shimano, to ja kupuję łańcuch 850, nie? Czyli nie, wiadomo, 800 to oznacza ilość biegów, czyli 8 biegów, nie jakieś 810, nie jakieś 830, tylko 850, nie? I on kosztuje 50 zł, czujecie? A tutaj, to jest, wiecie, i to, a to jest słuchajcie, rower za 7 koła, nie? I w rowerze za 7000 macie najgorszy w ogóle łańcuch od tego SRAMa z tych 11-biegowych. Oczywiście ten łańcuch można zmienić, tak? To nie ma problemu, ale to jest tak trochę naprawdę, trochę wstyd, powiem szczerze, nie? Dalej. Kaseta. To samo. No dobra, tutaj powiem wam szczerze, że nie wiem, czy w ogóle jest kaseta 11-biegowa 10, nie? W sensie 11-10. Nawet nie wiem, czy jest. Może nawet nie ma, już nie pamiętam, też nie chcę mi się tego sprawdzać. Ale tak i tak, o 11.30 to jest naprawdę jedna z najgorszych kaset od SRAMa. I oczywiście, tak jak wam wspomniałem przed chwilą, i tak ja uważam, że SRAM jest super, nie? Jest świetnym dostawcą. Tylko no trochę wstyd, nie? Trochę wstyd za tyle pieniędzy mieć taki najniższy model kasety, tak? Też oczywiście można to wymienić jak najbardziej. Można kupić ten rower, można zrobić na nim te, powiedzmy, 10 tysięcy kilometrów, czy tam 8 i to wszystko wymienić, nie? I wymienić sobie na dużo wyższy model, tak? To nie ma problemu, ale no trochę wstyd. Kaseta, tak jak powiedziałem, jest 105, nie? To już jest taka, no, średnia półka, tak? No nie najwyższa, ale no mimo wszystko też nie najgorsza. Łańcuch tak samo, to też nie jest jakiś ten najpodlejszy łańcuch od Shimano, tak? Tylko taki, powiedzmy, średni, nie? Powiedzmy. No i to, no w tym kontekście to moim zdaniem ta Kona wypada blado, tak szczerze, nie? Naprawdę wypada bardzo blado. To już tak, na minus, pierwszy minus to był, tak jak powiedziałem, jedno przełożenie z przodu, tak? To już moim zdaniem jest, jakby zawęża zastosowanie tego roweru na duży minus. No tutaj właśnie były te dwa przełożenia, tak, wiadomo.
Dalej, drugi minus. Spory minus to są te. To jest ten osprzęt. Ja wiem, że to jest ten SRAM fajnie, ale mimo wszystko ten no 1130 to jest troszeczkę pomyłka jest, nie? To już, no mówię, gdyby ten rower kosztował 3 koła czy tam 4, to tam jeszcze pół biedy, ale no nie 7000, ludzie, no. Dobra, idziemy dalej. Teraz tak, mamy kolejny na naszej liście, kolejnym punktem są hamulce tarczowe. I tak, no ktoś mógł powiedzieć, no oba mają hydrauliczne tarcze, tak? No właśnie, nie do końca. No właśnie, tu jest diabeł tkwi w szczegółach. Słuchajcie, i tutaj w tym krosie mamy, zobaczcie, mamy o hamulce GRX RX400. Ja tylko chcę przypomnieć, że ten najpodlejszy hydrauliczny od Shimano to jest chyba tam MT200, z tego co pamiętam. I tam różnie o nim ludzie mówią. Faktem jest też, że on jest bardzo popularny i dużo osób po prostu go ma, a im więcej ludzi go ma, tym jest większa szansa, że komuś się zepsuje, nie? No ten powiedzmy jest mniej popularny, po prostu jest droższy od tego MT200, ale no słuchajcie, no to jest dwie klasy wyżej powiedzmy, tak? To już jest naprawdę, ja nie mówię oczywiście, że to jest najlepszy hamulec na świecie, ale on jest na pewno wyższym modelem niż ten, nie? Ale dobra, mamy klasyczny hamulec hydrauliczny, spoko, nie? I teraz znowu, idziemy sobie do Dekony, tak? I co tu mamy? Zobaczcie. Hamulce, TRP, bla bla bla, mechaniczno-hydrauliczne. To w końcu mechaniczne czy hydrauliczne? Ja wam powiem, tam na jednym z ostatnich moich filmów też te hamulce omawiałem, że tak powiem. I słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, bo tutaj jak patrzycie się, no co, no jest linka. Nie? O, tu wystaje. No to kurczę, hamulce mechaniczne, nie? No właśnie nie. Słuchajcie, te hamulce to są hamulce, które łączą najgorsze cechy hamulców mechanicznych i najgorsze cechy hamulców hydraulicznych. Wyobraźcie sobie, że tak, zacisk, słuchajcie, zacisk jest hydrauliczny, tak? Ale ta linka tutaj, o, tutaj ten przewód, to jest, wyobraźcie sobie, na linkę on jest zrobiony, tak? Więc jak tutaj ciągniecie za wajchę, chcecie zahamować, to jest normalnie linka tutaj. To jest linka. I ta linka jest przymocowana do tłoczka tego hydraulicznego. Czujecie to? Jezu, to jest jakiś koszmar. Ja naprawdę muszę o tym zrobić jakiś oddzielny materiał, tak? O tym w ogóle, jaka to jest pomyłka. Naprawdę, to jest jedna wielka pomyłka, bo dlaczego ja często na moich filmach odradzam ludziom hydraulikę, pchanie się w hydraulikę. Oczywiście dla tych ludzi, którzy, wiadomo, nie żą jakoś ultra dużo i tak dalej, nie? Bo chodzi o to, że często te tłoczki, tutaj one się blokują, tak? Bo jakby tam się dostaje ten kurz, osadza się na tych tłoczkach, tak? I później one chodzą coraz ciężej. Oczywiście, żeby wcisnąć hamulec, to nie ma problemu, tak? Bo to jest duża siła, nie? Ale żeby one wróciły na to swoje miejsce, to już jako, że tam już jest ten brud, to on już nie chce wrócić i ten hamulec obciera, nie? I dlatego ludziom odradzam. A z kolei jakby inni użytkownicy piszą, że hamulcy, ci widzowie piszą, że hamulec hydrauliczny jest super, bo ma olbrzymią siłę hamowania i ma świetną modulację. No to uwaga, tutaj nie ma tej modulacji, bo ta modulacja, ta wspaniała modulacja, to jest oczywiście nawet prawdą, tak? Ta wspaniała modulacja, jakby za to jest odpowiedzialna właśnie płyn. Płyn, który jest jakby tu przy klamce, nie? I sobie idzie tędy aż do zacisku, nie? A tutaj ciągniecie za linkę, nie? Czyli nie macie tego wyczucia tego hamulca. Czyli tak jakbyście mieli normalne V-breaki, tak? Co oczywiście ja uważam, że są spoko te V-breaki, tak? Tylko wiecie, no bądźmy szczerzy, nie? Bądźmy jakby szczerzy, powiedzmy o co chodzi. No i tutaj macie normalnie linkę i ona dopiero tutaj przechodzi na ten jakby zacisk, ta linka jakby napiera na powiedzmy ten tłoczek, który na taką dźwignię, która popycha tłoczek na tarczę, nie? No to, no słuchajcie, no to jest jakaś kpina po prostu, nie? Mówię, wszystkie najgorsze cechy, mówię, ja nie lubię tarcz, bo one są bardzo kłopotliwe serwisowo. A z kolei, no mam świadomość, że hamulce mechaniczne, te czy to fabryki, czy to tarcze mechaniczne, to okej, mam świadomość, że nie mają takiej wspaniałej modulacji, nie mają takiej siły, nie? A tutaj właśnie mają gorszą siłę hamowania, modulacji też gorszą, a jednocześnie mają te największe wady hamulców hydraulicznych. No także nie, dla mnie to jest w ogóle jakaś pomyłka, te hamulce. A poza tym
Też to jest jakiś chiński w ogóle hamulec. Też nie za dużo w ogóle wcześniej, jak szukam informacji na ten temat tego hamulca, to jedyne co znalazłem, to jakieś tam były takie właśnie negatywne opinie, nie? Na temat tego hamulca, także nie, to powiem szczerze, że jak dla mnie to jest po prostu dyskwalifikacja. Oczywiście znowu można, wszystko można wymienić, tak? Ale od razu ktoś może powiedzieć, no to ja sobie zrobię całe, wszędzie sobie zrobię hamulec hydrauliczny, nie będę miał cały ten komplet, nie tylko tutaj, tylko całość. No właśnie nie. Jedyne co z tym można zrobić, z tym jakby z tym wynalazkiem, to wywalić ten zacisk i założyć zacisk mechaniczny, nie? I tu po prostu ten. A dlaczego nie można w łatwy sposób zmienić całości na hydrauliczny? Dlatego, że hamulec hydrauliczny to nie jest tylko zacisk hydrauliczny, ale też klamka, nie? I chodzi o to, że jakbyście chcieli mieć hamulec hydrauliczny, to musielibyście mieć klamkę przystosowano do płynu hydraulicznego i takie tam rzeczy, nie? A to jest klamka na linkę po prostu, nie? Tego się nie da przerobić w ten sposób. Trzeba by wymienić całe te klamki i te klamkomanetki, to są już duże koszta, no to już jest kurczę, no z tysiaka trzeba położyć jak nic, nie? A tu proszę bardzo, to wszystko jest zrobione już na hydraulikę. Tu nie ma w ogóle potrzeby żadnej ingerencji, tu nic nie trzeba robić, nic kompletnie, nie? Więc no, jak dla mnie to jest w ogóle jakaś pomyłka, tak? Po prostu sorry Gregory, nie? Dobra, idziemy dalej. Kolejna rzecz, osie przelotowe. No tutaj tema osie przelotowe, z tyłu przód, ten tak samo, nie? I to jest jakby koniec w tym temacie, od razu wam mówię. Punkty montażowe. No powiem szczerze, że ta kona ma całkiem sporo, bo zobaczcie, tu ma punkty montażowe, tu ma dużo tych punktów montażowych, tu ma punkty montażowe, tutaj wiecie, bidonów można nabrać, wody, wszystkiego, tu masz miejsce na bagażnik z tyłu, super, nie? A ten cross, zobaczmy. Ten cross, o, tu ma punkty montażowe, tu ma punkty montażowe, tutaj, tu od dołu też, tu też ma, no myślę, że w tej konkurencji to jest remis, nie? Dobra, kolejna rzecz, kolejna sprawa, to są stery. Zobaczmy, stery, napiszę czy nie. No chyba oni tu nie pisali. Ale wam powiem szczerze, że jak ja pamiętam te crossy, niższe modele, to wszystkie miały te tarpet, stery. I to jest oczywiście jak najbardziej na plus. Tak ona, też ja już stąd widzę, że to jest ta peret, te stery, nie? Tu może napisali, zobaczmy. No i chyba nie napisali. A może jestem ślepy. Nie wiem, no w każdym układzie ja tu widzę stąd, że to jest ta peret i to jest oczywiście jak najbardziej na plus. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś tak robiłem, taki projekt robiłem na studiach. Właśnie badałem te, powiedzmy, ramy rowerowe tam w mesie i ogólnie wyszło mi, że właśnie w tym miejscu są największe naprężenia w tym samym rowerze. I tu już ktoś może powiedzieć, no co to, ale tu siedzi się człowiek tutaj dupą, to tu powinno być największe naprężenia. No właśnie nie, bo słuchajcie, musicie rozróżnić, jakby zrozumieć różnicę między naprężeniami a obciążeniem, tak? Obciążenie to jest jakby siła, nie? Przełożona siła, tak? I ja się zgodzę, że tu jest większe obciążenie, tak? W tym miejscu, to jest prawda. Ale naprężenia to jest siła podzielona przez pole przykroju tej rury, która ma pracować, nie? I chodzi o to, że tutaj, co wynika jakby z konstrukcji bardziej tego, że tu jest, zobaczcie, tu jest rama zamknięta, o, pyk, są dwa trójkąty, tak jak na moście, a tu jest nagle dziura, nie? Tu jest rama otwarta. I dlatego właśnie tutaj są dużo większe siły, tak występują, niż na przykład tu, nie? I to ten. I dlatego właśnie w tym miejscu są największe obciążenia i największe naprężenia w rowerze. I zazwyczaj właśnie jak rama pęka, zazwyczaj w tym miejscu pęka, zazwyczaj, tak? No chyba, że ktoś ma wypadek i pęka w innym miejscu, ale jeżeli nikt nie ma wypadku, to zazwyczaj leci tutaj rama, nie? Rama leci, płaczą dzieci, tak? A ten z kolei, no ten oczywiście tak samo, też ma właśnie, no co jest? Ten też ma oczywiście tutaj ten największe naprężenia i dobrze, że ma te ramy typu tarpet, nie? To jest jak najbardziej na plus.
Dalej, kolejna rzecz. Aż taka pierdoła. Zwróćcie uwagę, jak to jest wykończone. Zobaczcie, tu wszystkie linki. O, tutaj wchodzi pyk. Wszystko jest pochowane. Wszystko ładnie, pięknie, nie? A tu? No tu, o, zobaczcie, tutaj linka zasuwa. O, no tu wskakuje do środka, fajnie, cieszę się. No tu, tu jest dziurka, na jakby ktoś chciał założyć bieg z przodu. No ale zobaczcie, ten od hamulca to zasuwa tędy. No nie, no to w ogóle, sorry, no to też trochę lipa, nie? A tu? Wszystko ładnie pochowane. Ktoś może powiedzieć, no ale przez to jest trudniejszy serwis. No może i jest, tylko że wiecie, po pierwsze pancerz to się wymienia raz na 5 lat, albo i rzadziej, jak ktoś umie jakby, jak ktoś to, że tak powiem, umie konserwować. A po drugie, właśnie, jak ktoś potrafi wymienić pancerz, to słuchajcie, wam zaraz tajemnicę. Bo okej, okay, no rzeczywiście trudno jest trafić, jakbyście wsadzili w dziurkę tutaj, żeby to wyszło w tym miejscu, nie? To jest faktycznie, to jest trudno trafić, ale tajemnica jest taka, że trzeba podczepić do starego pancerza nowy pancerz i pociągnąć, i wtedy ten stary pancerz działa jak pilot. Tada! I to naprawdę, jak ktoś pomyśli o tym, żeby założyć, wziąć taśmę instalacyjną i to przykleić, to mu to zajmie wymiana tego pancerza 15 minut, nie? A ktoś jest, no nie pomyśli, tak? To jakby ktoś nie pomyślał, że trzeba podnieść deskę w toalecie, no to wtedy będzie się z tym bawił 2 dni, nie? Żeby to zrobić. No ale no już wiecie. No ja już nie odpowiadam za takie rzeczy. Także no znowu, tu jak dla mnie znowu wygrywa, nie? Więc no słuchajcie. Jakby i ostatnia taka rzecz, kształt ramy. Zobaczcie, tutaj, tu jest taki uskok, nie? Tutaj. A tak ona tego nie ma, tu jest prosto. I wam powiem szczerze, że ja osobiście wolę ramy, które są takie zrobione w ten sposób. Bo to jest taka klasyczna kratownica. A tutaj są jakieś takie niepotrzebne wprowadzanie niepotrzebnych naprężeń tutaj. Ale wam powiem szczerze, że ten rower tak miażdży po prostu tą konę, że nawet ja już po prostu ja już bym jakby to przemilczał, nie? W sensie jakby był użytkownikiem, to już bym to wziął. Już aż tak bym się tym jakby nie ubolewałbym nad tym, nie? Aż tak bardzo. No, a ten, no to po prostu, no to jest jakby, że tak powiem, jedyna taka rzecz, która ma przewagę nad tym crossem, nie? A tak wszystko inne, to już naprawdę po prostu miażdży ten cross, nie? I no ogólnie ten cross jest spoko, nie? Ten cross jest bardzo fajny. Mówię, jak kogoś stać, jak kogoś na niego stać, to ja bym go brał, tak? I tyle. Myślę, że wiele tego, no, tego nowego właściciela jakby będzie czekało wiele z nim przygód, tak? Teraz garść ogłoszeń parafialnych. Jeżeli lubicie to, co robię i chcecie mnie docenić, możecie już teraz wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. A tak naprawdę to herbatę, bo kawy to w sumie nie piję. Link w opisie filmu. No i teraz jeszcze zauważcie, jakby tak na koniec tego materiału wam powiem, taki pokażę ten rower, który Marcin ma aktualnie. To jest taki, no może ma inny kolor, ale generalnie rzecz biorąc to jest ten Canyon. I teraz tak, on mówi, że no może, zastanawia się, że może coś by tu w nim zmienił, tak? Że może amortyzator, może napęd. I tak, powiem tak, jeżeli chodzi o napęd, nie? Jeżeli ten napęd już jest zużyty, tak? Tam, nie wiem, przeskakuje łańcuch i tak dalej, to wtedy jak najbardziej ja bym wymieniał oczywiście łańcuch. Bo tu z tego co pamiętam, to jest łańcuch na Shimano, zaraz sprawdzę jeszcze. A, o, zobaczcie, KMC nawet, no, to nawet fajnie, to już mi się podoba, tak? Dobra. Ale generalnie dobra, jak jest już zużyty łańcuch, to, znaczy inaczej, ja już nie wiem ile on tam przejął na nim kilometrów, ale jeżeli na nim przejął więcej niż 3000 na tym rowerze od nowości, to ja już bym z defaultu po prostu łańcuch wymieniał od razu, nie? I też na dokładnie ten sam model, ten model jest bardzo fajny, ten KMC X10, tak? Albo jakiś od SRAMA powiedzmy 1050, powiedzmy, coś takiego bym wziął, nie? Albo ten X10, to jest bardzo dobry łańcuch. To bym zmienił, to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o ilość tych przełożeń, ja bym się w to nie bawił, bo to są olbrzymie koszty, będą... Bo to trzeba by znieść manetki, kasety, o Jezu, wszystko, naprawdę to będzie jakaś masakra. A ten łańcuch jak najbardziej pasowałoby zmienić, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, on tu Marcin wspominał o amortyzatorze, nie?
I ten amortyzator, to wiecie, ten Santur to jest taka firma, że tak powiem, no niższych lotów, no nie najwyższych lotów, taka podstawa totalna. A poza tym to jest amortyzator jakby mechaniczny, w sensie tam jest sprężyna i tam jakieś tam tłumienie. I ja wam powiem szczerze, że ja ogólnie nie przepadam w ogóle za amortyzatorami i zazwyczaj doradzam tym ludziom, którzy do mnie przychodzą, żeby wymieniali te siermierzne amortyzatory na sztywne widelce. Bo tak naprawdę, to zobaczcie, ten amortyzator waży 2 kg prawie, tak? Zobaczcie, a taki sztywny widelec to by ważył, nie wiem, 600 gramów, 700 gramów, 800 gramów, coś takiego, no to jest prawie, że 3 razy mniej, tak? I to naprawdę, uwierzcie mi, to da, jak będziecie wchodzić po schodach czy coś, to naprawdę da wam to, poczujecie tą różnicę, nie? O, zobaczcie, amortyzator jest cięższy od całej ramy, nie? To tak trochę dziwne, nie? No dobra, więc ja bym to zamienił. I teraz na co bym zmienił? Ja bym oczywiście zmienił na amortyzator powietrzny. Jeżeli jakby chcemy dalej mieć amortyzator, to jeżeli nie, to ma nie być widelec sztywny. Okej, okay, załóżmy, że chcemy zostać przy amortyzatorze, tak? To teraz tak, ja już wam pokazuję. Ja tutaj, to jest teraz jakby taka króciutka lekcja, jak kupić amortyzator, żeby się nie naciąć. Bo naprawdę, uwierzcie mi, jak będziecie kupowali przez internet sami amortyzator, to jest olbrzymie, niemalże graniczące z pewnością ryzyko, że się po prostu natniecie, nie? I kupicie coś, co nie będzie w ogóle pasowało, tak? Ja nie mówię, że kupicie jakieś tam, nie wiem, popsute coś. Nie, kupicie nowy amortyzator, ale ona, to jest prawie pewne, jeżeli do tego się nie przełożycie, to jestem prawie pewien, że on będzie nie pasował. Coś tam będzie nie pasowało. I teraz tak, jakie są parametry, nie? Pierwsza rzecz. Zobaczcie, rozmiar koła 28. Ja wam powiem szczerze, że tutaj, bo wiecie, ja nie znam specyfikacji wszystkich rowerów na pamięć, nie? Ja tu naprawdę chwilę spędziłem, żeby w ogóle się dokopać, jaki to jest rozmiar koła, tak? I jakby obczaiłem się stąd, że znalazłem z tym. Ja się dopiero obczaiłem z rozmiaru tego koła, z opon, tak? Ja dopiero z tych opon wyczaiłem, że to jest koło 28, bo już naprawdę, bo teraz to też jest w ogóle zaskoczenie było dla mnie, bo zazwyczaj takie rowery właśnie, takie MTB powiedzmy, to kiedyś miały 26 cali, tak, te takie troszeczkę starsze, a te nowsze mają albo 27,5, albo 29, nie? Więc też było ciekawie, nie? Żeby ten klient sobie tak łatwo nie mógł tego zmienić, że tak powiem, nie? Więc to jest pierwsza rzecz, na którą się można naciąć, nie? Rozmiar koła. Później druga sprawa. No to wiadomo, jakby rodzaj hamulca, tak? I też jak macie tarczę i weźmiecie rower z pivotami, no to będzie lipa, nie? Jak macie rower z pivotami, a weźmiecie amortyzator z tarczami, też będzie lipa. No są jeszcze często, no może nie tak często, ale zdarza się jeszcze takie, że mają i pivoty i na tarczę, czyli jakby i na fabryki i na tarczę. No to jest takie, powiedzmy, uniwersalne rozwiązanie. No, to tak, to jest tak, druga rzecz. Trzecia sprawa, bardzo ważna. Zobaczcie, to są stery. I tak, po pierwsze, to jest średnica sterów. Macie jeden i jedno sala, to jest takie bardzo typowe rozwiązanie. Później macie jeden calowe, to już jest rzadkie dosyć rozwiązanie. Półtora cala, to też jest bardzo rzadkie rozwiązanie. I jeszcze macie, teraz wchodzą jakby... śmiało wchodzą w rynek taperet, nie? I to chodzi o to, że na górze macie stery 1,8 cala, no bo wiadomo, że każda rura sterowa ma dwa łożyska, łożysko dolne i łożysko górne, tak? No i tutaj jest na górze jest 1,8 cala, a na dole jest 1,5 cala. I to jest właśnie, tak jak wam powiedziałem wcześniej, o, tutaj to widać, że on się rozszerza, nie? O, proszę bardzo, tu się rozszerza, a tu jest węższe. I właśnie na tym polega ten tarpet. I tu musicie zobaczyć, czy tu na pewno się nie rozszerza. To jest kolejna sprawa. Dalej. Później jest jakby rodzaj steru, bo są te A-head, zintegrowane, półzintegrowane, niezintegrowane, to też można tutaj się naciąć. Oczywiście można kupić sobie nowe stery i można je założyć, tak? Ale to też, no po prostu... Chcę wam powiedzieć, że można się na tym naciąć, nie? Że to nie, też nie jest taki hop-siup, nie? Dobra, kolejna sprawa. Bardzo ważna. Rodzaj osi, nie?
to jest klasyczny szybko zamykacz 9 mm. Później macie osie przelotowe 15 lub 20 mm. Tu też można się naciąć. Tutaj moim zdaniem jest, oczywiście nie ma tego roweru w ręku, ale jestem tak na 99% pewien, że zresztą tu ponad napisali. Tak, tu ponad napisali. Byli tak łaskawi, o zobaczcie, i napisali 9 mm, nie? I to są te szybko zamykacze. Bo nie każdy pisze, nie? Ale tutaj łaskawie napisali. Znaczy inaczej, jak mają, zazwyczaj piszą, jak są osie przelotowe, to tak się chwalą, a jak są takie szybko zamykacze, to oni się nie chwalą, więc ten. Ale tutaj mamy szybko zamykacz, jest 9 mm. No i zobaczcie, i znowu tu trzeba to podać tą informację. Później skok amortyzatora, nie? Czy tam jest powiedzmy 80, 60, nie wiem, jeszcze większy, jeszcze większy. Też się można ten. Bo jak będziecie mieli dużo, jakby dużo sporą różnicę tego skoku, to całkowicie wam się zmieni jakby pozycja na tym rowerze i oczywiście to może, wiecie, to już może nie jest tak, że wam nie będzie pasowało, tylko po prostu będzie zupełnie inaczej, nie? I będzie po prostu trochę dziwnie. Kolejna rzecz, no oczywiście jak on, na czym on pracuje. Mówię, raczej unikajcie tych sprężyn, bo wiecie, bo to jest takie średnie rozwiązanie. A takie już porządne to są, porządne amortyzatory to są amortyzatory powietrzne, nie? I one zawsze będą droższe, nie? I ostatnia sprawa. No dobra, no i zobaczmy, zobaczcie, tyle amortyzatorów na tym całym, jak to powpisywałem. Jest tyle, wyskoczyły mi tylko dwa wyniki, nie? I to są nawet dwa takie same, powiedzmy RockShox Paragon Gold, nie? No dobra, i zobaczcie, on już kosztuje 1000 zł, to już jest sporo, nie? I weźmy sobie tu na przykład. Kolejna rzecz jest taka, słuchajcie, zobaczcie, długość rury sterowej. Zazwyczaj, jak kupujecie nowy amortyzator, zazwyczaj jakby z tym nie ma problemu, bo ta rura jest znacznie dłuższa niż ten. Bo chodzi o to, że jak macie za krótką rurę, to też warto zmierzyć to, co macie teraz, nie? I jak to zmierzyć? To zobaczcie, to jest odległość z tego miejsca do końca. To jest długość rury sterowej. I warto właśnie zmierzyć to, co macie i porównać, czy ta wartość w sklepie jest większa, bo musi być większa. Wtedy oczywiście można powiedzieć, że no proszę mi dociąć na taką i taką długość, nie? I wam zazwyczaj docinają. No nie zawsze, ale zazwyczaj wam docinają. No i jest cacy, nie? Jak będziecie mieli za krótkie, kupicie. No to jest kaplica, to już się nie da z tym praktycznie nic zrobić, nie? No są takie, wiecie, przejściówki, takie cuda, ale to te przejściówki to można, wiecie, robić już, żeby podnieść tu całą kierownicę, ale to już powyżej sterów, nie? Bo jak robi na tych przejściówkach tam jest pomiędzy sterami, no to jest, to nie będzie działać, nie? Sorry. No i to jest kolejna sprawa, na którą się można naciąć. No i co, no jeszcze warto by było, żeby miał blokadę skoku. Nie wiem, chyba ten, wydaje mi się, że akurat nie ma blokady skoku, to trochę na minus, jak to się mówi. Chodzi o to, że jak jeździcie po asfalcie, to wtedy można zablokować ten amortyzator i on jest jakby sztywny się robi, nie? No, ten chyba akurat nie ma, albo przynajmniej nie widzę. Ale tak poza tym jest ok, nie? No i to jest ten RockShox, to jest taka, powiedzmy, renomowana firma, przynajmniej kiedyś była. O, zobaczcie, tu można nawet tanie kupić ewentualnie, jak się poszuka. No spoko. Więc tak, to bym na pewno zmienił, jeżeli bym chciał to jakby ulepszyć ten rower. Co oczywiście... Oczywiście, wiecie, tak jak już powiedziałem, ja wolę mieć gravela, zdecydowanie wolę mieć gravela niż tego ulepszać, nie? Zdecydowanie, tego może bym sprzedał komuś. Im dołożył, im sobie kupił tego gravela. Oczywiście może być tańszy gravel, bo ktoś może powiedzieć, no ale to jest duża różnica ceny. Oczywiście, no nie musi być akurat ten gravel, ten jest dosyć drogi, tak? No ale jest bardzo fajny, nie? No i jeszcze druga rzecz, którą bym na pewno zmienił, takich jeszcze w miarę rozsądnych pieniądze, to jest kierownica. Zmieniłem sobie na karbonową kierownicę. No, tu jest, zobaczcie, za 200 zł. No to jest taki, wiecie, nieduży wydatek. A ona jest sporo lżejsza i jakby tłumi ten... Fajnie tłumi te drgania, powiedzmy, no. Także ten, tak bym to zrobił. Na pewno właśnie zmienił to amortyzator i kierownicę, tak? I ewentualnie, no tak, i oczywiście łańcuch. No to też zależy, ile bym przejechał kilometrów do tej pory, nie? No, także tak bym to, ja tak bym to widział.
Napiszcie w komentarzu, może macie jakąś ciekawą propozycję jakiegoś innego amortyzatora powietrznego, powiedzmy do 2000, który spełnia te warunki, czyli tam wiadomo, jest na te 28 cali, jest na szybko zamykacz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to tyle na dziś. Jak się wam podobało, to oczywiście zostawcie lajka, napiszcie komentarz standardowo, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, jak macie jakiś tam problem, czegoś tam nie wiecie, nie możecie rozszyfrować jakichś tam tych szczegółów, szczególików, to piszcie do mnie śmiało. Jak będę miał możliwość czasowo, to wam z wielką chęcią pomogę. Też jak jesteście z Warszawy, to też piszcie do mnie. Powiem szczerze, że ostatnio mam naprawdę dosyć ciężki okres w robocie, także tak z czasem to bywa u mnie różnie. No ale no mówię, postaram się jakoś tam z wami spotkać, nie? Także to tyle, cześć!